za mało jest takich serc jak jej. I tam wysoko, i tu na dole, w narodzie. Każdy człowiek w swoim życiu szuka wzorca do naśladowania. Wzorca, który byłby dla niego autorytetem. Nasza patronka, święta Jadwiga Królowa, mimo młodego wieku posiadała ogromną wiedzę, popartą doświadczeniem, wykazywała lojalność wobec siebie i reprezentowanych wartości. Potrafiła trafnie i skutecznie głosić tezy, służyła Bogu i Ojczyźnie. To wszystko czyniło z niej niekwestionowany autorytet. Posiadała głęboką wrażliwość i empatię, poczucie sprawiedliwości, czego wyrazem były działania skierowane ku chorym, potrzebującym pomocy i biednym. Święta Jadwiga Królowa uczy nas pracy, trudu nauczania i studiowania, poznania prawdy, kształtowania charakterów, trudu dojrzewania, pokory. Niech święta Jadwiga Królowa będzie dla Was wzorem do naśladowania. Wykorzystajmy te wartości, które uczynią nasze życie lepszym, wartościowszym, otwartym na drugiego człowieka. Żywy, autentyczny człowiek, którego prawdziwe życie może, a w przypadku tak wspaniałej patronki, powinno w jakiejś części determinować postawę nie tylko uczniów, wszystkich członków społeczności szkoły, która nosi imię tej patronki. I co pięknego i mądrego możemy wywodzić z życiowych dokonań świętej Jadwigi Królowej. Pani dyrektor o tym już pięknie przed chwilą wspomniała. To była bardzo młoda królowa, a jednak udźwignęła ciężar obowiązków, odpowiedzialności, które w tak młodym wieku zaczęły już na niej spoczywać. Tego sobie życzmy, byście, w szczególności Wy, uczniowie szkoły, jako przecież bardzo młodzi jeszcze ludzie, potrafili z tymi swoimi obowiązkami radzić sobie nie gorzej niż Wasza patronka. Byście byli tak samo chętni do zdobywania wiedzy, do poszerzania obszaru swojej mądrości, do znajdowania w sobie siły i umiejętności odpowiedniego zachowywania się w różnych sytuacjach, tak jak tego od nas wymagają. Byście po prostu dzień za dniem, krok za krokiem zyskiwali tą życiową dojrzałość. Byście rozumieli potrzebę wiedzy i kształcenia, to Jadwiga była życzliwym darczyńcą, który swoimi darami wsparł rozwój Akademii Krakowskiej, późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie wiadomo, czy tak piękne byłyby jego losy i czy do dziś byśmy byli jako Polacy dumni z tego jednego z najstarszych w Europie uniwersytetów, gdyby nie to, że Jadwiga rozumiała, iż dobry rozwój kraju to nie tylko dbałość o jego powodzenie militarne, infrastrukturalne, ale także rozwój wiedzy, podnoszenie poziomu świadomości jego mieszkańców, umacnianie państwa poprzez dobre kształcenie jego elit. Piękne i gotowe wzorce do wykorzystania. Macie wspaniałego patrona, zechciejcie czasem w swoich myślach pochylić się nad osobą naszej królowej i postarać się, będzie trudne słowo, implementować te jej piękne dokonania, czyli wdrażać we własnym codziennym postępowaniu. Jeszcze raz pięknie bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Ten piękny oto mural wykonani nasi plastycy, pan Wojciech Żuliński i pan Jacek Centkowski. Pana brawa tutaj.